W tym roku, pomimo pandemii, odbyła się piąta edycja Kongresu 590, zarówno hybrydowo, jak i online. Jeden z paneli dotyczył polskiego koncernu naftowego, a tematem była fuzja Orlenu i Lotosu. Pandemia wprowadziła wiele zmian w codziennym życiu, dotyczy to również gospodarki, a więc fuzja Orlenu z Lotosem jest bardzo potrzebna. W ostatniej dekadzie ponad 30 rafinerii europejskich zostało zamkniętych. Właśnie z powodu presji konkurencyjnej z innych rynków. Ostatni rok to jest zamknięcie kolejnych kilku rafinerii w Europie. Są to często rafinerie słabsze, niezintegrowane, o niższym poziomie przerobu ropy naftowej na produkty wysokomarżowe, często zlokalizowane na rynkach przy morzu, gdzie presja konkurencyjna ze strony innych globalnych graczy jest jeszcze wyższa. To pokazuje konieczność podejmowania działań zarówno integracyjnych, czyli które pozwalają na wzmocnienie podmiotów. I tutaj mamy przykład fuzji Lotosu z Orlenem, który ma na celu wydłużenie łańcucha wartości, wyciągnięcie synergii, optymalizację kosztową obu podmiotów zamiast konkurowania ze sobą na rynku. Rafineria Lotosu, te zasoby, którymi dysponujemy, obroniły się znakomicie w tych wynikach finansowych. Obroniły się poprzez dość mądre, trafne inwestycje, szczególnie jeżeli chodzi o kompleks EFRA. Tu na poprzednim panelu była dyskusja o tym, że jest to bardzo nowoczesny kompleks, który spowodował, że my w tym systemie łańcucha wartości stanowimy istotny element dodany dla silniejszego, też nie ukrywajmy tego, w tym procesie partnera, jakim jest PKN Orlen. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Kongres ma na celu dyskusję w gronie liderów z różnych branż i obszarów ważnych dla naszego kraju.